Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, cześć i cześć wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z zjazd do zajezdni Annopol. Zajezdnia Annopol, nowa, piąta zajezdnia tramwajowa, znajdująca się na warszawskiej Białęce. Tutaj właśnie możecie zobaczyć, o ile sama zajezdnia ma zostać oddana do użytku w lutym 2024 roku, co nam daje, no, jeszcze świetlane przed nami ponad rok, mniej więcej półtora roku budowy. No to tak, powierzchnia jej to 12 hektarów. Czas realizacji całego zdania to 26 miesięcy, a wartość całego kontraktu to tam jakieś niespełna 655 milionów złotych. 14 km torów jest oczywiście dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach budowy trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą. I tak to mniej więcej wygląda. Sama wartość całego projektu, tak jak mówiłem, to jest bardzo duża kwota. 655 milionów, tyle miasto pokryło, natomiast cała wartość projektu to jest 1 189 989 975 złotych i 53 grosze, a dofinansowanie unijne to jest 554 miliony. Mniej więcej, tak zaokrąglając, 555 milionów. Tak to wygląda. Co do samej zajezdni Annopol, znajduje się oczywiście niedaleko pętli Annopol, którą możecie właśnie w tym momencie zobaczyć, niedaleko faktory Annopol, znajdującego się już bezpośrednio na Białęce, ale niedaleko stacji metra Brudno, która została ostatnio oddana do użytku. To jest zajezdnia Annopol, znaczy to jest pętla Annopol, którą możecie zobaczyć. Pętla Annopol też zostanie przebudowana w ramach budowy samej zajezdni tramwajowej, ponieważ nie ma aktualnie wjazdu od tej strony na pętlę, a po przebudowie i budowie całej linii tramwajowej tak się to zmieni. Tu mamy ulicę Innowłocką, którą właśnie na tym zielonym pasie będą jeździć już w przyszłości zielone tramwaje, oczywiście po zielonym torowisku w tymże miejscu, z nową ulicą dojeżdżającą bezpośrednio do zajezdni Annopol, bo aktualnie zajezdnia jest budowana pośrodku niczego, bez faktycznego dojazdu, tylko i wyłącznie tutaj przez plac budowy da się dojechać. Oczywiście, jak zawsze, bardzo miło byłem witany na placu budowy, jak latałem dronem, ale to już chyba pozostanie w tej tradycji, jeżeli chodzi o ten plac budowy. Ja sam zostałem poharatany przez chaszcze i mam gdzieś jeszcze jedną bliznę z całego incydentu. Co nie zmienia faktu, że jak zawsze jakiś problem musi być przy samej zajezdni Annopol, ale o tym powiem już na sam koniec. Natomiast co warto podkreślić, to jest to, jak to jest duża zajezdnia i jak ona szybko jest budowana. Oczywiście trzeba pamiętać, że ona jest tutaj robiona w tej specjalnej zasadzie, specjalny sposób. Tutaj grupę ZUE to robi w konsorcjum, tutaj oni to realizują. Natomiast chodzi o to, iż powstaje jednocześnie model 3D. Model 3D już nawet tutaj jest i można spacerować oczywiście jako pracownik po już faktycznie zajezdni Annopol na placu budowy, tylko w trójwymiarze. W teorii można było założyć gogle VR i sobie pochodzić i pooglądać. Natomiast sama zajezdnia naprawdę w całkiem szybkim tempie powstaje. O czym właśnie teraz Wam mniej więcej powiem. To miejsce, które teraz właśnie widzimy, to jest początek, zaledwie początek przyszłej hali obsługi technicznej, która właśnie w tymże miejscu będzie się znajdować. To jest budynek 1C. Co mogę powiedzieć o tym budynku? No to jest właśnie ta hala obsługi technicznej. W tej części zlokalizowane będzie 9 torów, na których przewidziano 18 stanowisk obsługi dla tramwajów o długości do 33 metrów. Wszystkie tory będą wyposażone w kanały dewizyjne oraz pomosty ułatwiające obsługę tramwajów. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Sieć trakcyjna w hali 1C będzie sztywna, a na części torów odsuwana w celu ułatwienia demontażu części z dachu tramwaju przy pomocy suwnic. Stanowiska obsługowe będą wyposażone w system dystrybucji piasku i płyn do spryskiwaczy oraz odkurzacza centralnego. Dodatkowo w hali będzie stanowisko do pomiaru wózków oraz stanowisko do wymiany oleju w przekładniach, czyli ogólnie do hali do obsługi dziennej. Tak mniej więcej będzie ta hala wykorzystywana. Dalej już widzimy kolejne budynki. To już są dwa budynki. Wtedy dwa. W praktyce to jest jeden budynek, który będzie połączony w jedną całość. Jest to oczywiście budynek stanowiska gruntownego mycia, jak i również druga część, czyli budynek 1A, już dalej myjnia, przejazd
Gwiazdowa, budynek 1 i 2. One tutaj wychodzą trochę właśnie z tym zapleczem technicznym. A nie, poczekajcie, bo ja mówię już o tych trochę bliższych budynkach, których jeszcze nie powstają. To, co teraz widzimy, mniej więcej, jak rozumiem z tego, co ja tutaj widzę, to jest budynek pod pogotowie sieci trakcyjnej. Tak, to jest budynek pogotowia sieci trakcyjnej i on właśnie w tymże miejscu powstaje, a przed nami, bliżej nas, to jeszcze płaski teren, to właśnie jest budynek myjni przejazdowej i stanowisko gruntownego mycia, to jeszcze faktycznie powstaje. Tam, gdzie jest dźwig, właśnie w tymże miejscu mniej więcej, powstaje budynek pod stacji trakcyjnej. To jest oczywiście całe centrum energetyczne, jeżeli chodzi o samą zajezdnię, no bo wiadomo, to jest ogromny obiekt, 14 km torowiska. No z jakiegoś miejsca musi być cały prąd wykorzystywany, rozprowadzany na całą zajezdnię. No i właśnie w tymże miejscu to będzie się znajdować. Na wprost tutaj obok nas teraz przejechaliśmy nad torowiskiem właśnie tego budynku, a już tutaj z boku, teraz na środku będzie budynek administracyjny, w którym oczywiście będą się znajdować wszelkiego rodzaju biura, najważniejsze obiekty, jeżeli chodzi o zarządzanie całą zajezdnią. Następnie budynek garażowy z zapleczem właśnie na wprost nas się pojawił. No i dalej na wprost widzimy całkiem ładne, długie jakieś nowe pomieszczenie. Jakaś długa hala? Co to takiego? No, na wprost jest oczywiście hala postojowa, ale zanim do niej nie przejdziemy, to jeszcze raz zerknijmy sobie na to wszystko. Tutaj jeszcze z boku będzie się znajdować zbiornik na wodę, ale jego na razie jeszcze nie mamy i on się powoli pojawia. Tu jeszcze raz zerknijcie, jak będzie wyglądał sam dojazd do samej zajezdni. Podjedni nie ma, bo to jest jeszcze budynek 7A, który się tutaj będzie budować, a w tymże miejscu będzie naprawdę niezłe torowisko tramwajowe z właściwie wszelkimi kombinacjami, jeżeli chodzi o możliwość rozjazdów dla tramwajów. No i dochodzimy do tego budynku, o którym wam mówiłem, czyli hala postojowa, budynek numer 3. Dla tramwajów, która stanowi miejsce postoju dla maksymalnie 152 składów tramwajowych przy ich maksymalnej długości 33 metrów. Postój tramwajów będzie odbywać się na 19 torach, po 8 składów na każdym. Dla każdego toru przewidziano osobną bramę, zarówno wjazdową, jak i wyjazdową. Tramwaje wjeżdżające od strony północnej natomiast wjeżdżają po stronie południowej. Odpowiednim ustawieniem tramwajów na miejscach postojowych będzie zarządzał SZZ. W skrócie będzie to automatycznie tutaj rozplanowane. Zwróćcie uwagę, jaki to jest ogromny obiekt. To wszystko, ten cały przelot, który teraz robimy, to jest jedna wielka hala. To jest budynek prawie na długości całej zajezdni. To jest naprawdę ogrom. To jest jakby największy budynek, który będzie się znajdować na całej zajezdni, może poza torem testowym, który będzie jeszcze też dłuższy. I mniej więcej widać fundamenty z boku. Ja nawet nie wiem do końca, jak oni są w stanie zrobić tak wielką halę tramwajową i żeby ona się po prostu nie zawaliła, jak będzie to wszystko wyglądać faktycznie już wykończone. Oczywiście są wizualizacje, ale bądźmy szczerzy, wizualizacje nie oddają efektu końcowego, a to dopiero zobaczymy już niedługo. Także tak, to faktycznie jest gigantycznych rozmiarów hala postojowa, jakiej aktualnie w Warszawie nie mamy tramwajowej. A przynajmniej mi się nie wydaje. Nie, aż tak dużej hali postojowej zadaszonej nie mamy z każdej strony. No i na wprost mamy oczywiście kolejny budynek, o którym nie mogę zapomnieć, czyli jest to budynek hali napraw, ładny, duży całkiem budynek. Nie wiem, czemu mi się zawiesiła strona do opisywania wam tych wszystkich budynków, ale tak, to jest właśnie budynek hali w tymże miejscu napraw. Co mogę powiedzieć w tym budynku? Może coś będzie. Hala remontowa, w tej części zlokalizowane będzie 7 torów, na których przewidziano 11 stanowisk obsługi dla tramwajów o długości 33 metry. Hala będzie wyposażona w kanały rewizyjne, pomosty, obsługiwe sieci, sztywną składaną tokarkę podtorową, suwnicę, podnośniki do tramwajów, myjnię wózków, obrotnicę i magazyny wózków. Dzięki takiemu wyposażeniu w hali prowadzone będą naprawy tramwajów, wymiany podzespołów, obsługa wózków wagonowych oraz reportfolia kół przy pomocy tokarki podtorowej. Teraz wy widzicie, ja nie widzę, bo mi się w montażu, nie wiem czemu, właśnie to jest ten problem, który tam zajezdnia ma, no bo zawsze w montażu czy przy nagrywaniu muszę mieć jakieś problemy. Jak ostatnio miałem problemy z ochroną, tak tym razem z ochroną tylko sobie Michu omachaliśmy i usiedliśmy krótką pogawędkę, tak teraz mi się w tym miejscu zawiesza program do montowania. Wy mniej więcej w tym momencie, ja tylko mniej więcej wiemy, co wy widzicie,
Widzicie przelot nad całą zajezdnią Annopol z mniej więcej takiej samej perspektywy, jak za chwilę ją zobaczycie, z lutego 2021 roku, kiedy tu pierwszy raz przyjechałem z dronem i pokazywałem, jak to wszystko wygląda. To jest akurat ciekawy fragment, warto o tym pamiętać, jak ten teren się zmieniał. No i jak oczywiście były problemy finansowe tramwajów warszawskich, no bo nie ukrywamy, zajezdnia na Annopol to jest jedna z droższych inwestycji, jaką aktualnie tramwaje warszawskie robią. Już pomijając sam tramwaj do Wilanowa, który podobną kwotę kosztuje ten fragment podstawowy, który aktualnie jest realizowany za miliard złotych, tak samo to jest również realizowane za miliard złotych. Oczywiście dofinansowanie unijne tutaj prawie połowiczne, jakby to nawet większe, jest niesamowitym ułatwieniem, jeżeli chodzi o tak budowę tak dużego obiektu. Co nie zmienia faktu, że jeszcze oczywiście w ramach tej zajezdni Annopol jest planowana w teorii pętla na Muranowie, ale czy kiedyś powstanie, tego nie wiemy. Na razie są ważniejsze rzeczy, o których tramwaje myślą, jak tramwaj pod Dworcem Zachodnim, który chcą zrealizować i ogłosić przetarg na budowę na przełomie tego roku, czyli 2022-2023, co będzie na pewno dobrą zmianą, a tego typu wszystkie kolejne inwestycje to są dalsze plany. Tramwaje warszawskie, nawet z tego co wiem, planują przywrócenie ruchu tramwajowego na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu, tylko to będzie jak już będą... Nie będą budować linii tramwajowych z obrzeży Warszawy do centrum. Także jeszcze trochę na to poczekamy. Nie będzie też w dzisiejszym filmu łapki w górę, ale mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście zainteresowani kolejnymi materiałami na moim kanale, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu całkiem długiego, ładnie podsumowującego to wszystko, jak wygląda. Tak jak mówiłem, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcje bardzo dziękuję, jest Was coraz tutaj więcej, zwłaszcza po filmach drogowych, które ostatnio trochę było, teraz niedługo będzie film o wschodniej obwodnicy Warszawy. No i oczywiście nie mogę powiedzieć, że dziękuję wszystkim bardzo wspierającym, jest Was coraz więcej, zachęcam oczywiście do wspierania, macie wtedy przy wujku z Unii filmy przedpremierowo, a inne pozostałe osoby mają posty specjalne, ja tam publikuję, co będzie się pojawiać w najbliższym czasie, czy też oczywiście filmy za kulisami, no i teraz już niedługo będą mniejsza z tym w formie na żywo. Także jest tego naprawdę dosyć dużo, staram się jak najwięcej uatrakcyjnić dla wspierających, no i oczywiście jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, wszystkich Was staram się na bieżąco wymieniać w napisach i ekranach końcowych, jednakże no siłą rzeczy po prostu nie jestem w stanie tego na bieżąco czasami aktualizować i tam błędy się pojawiają, że jedna osoba na przykład dwa razy się pojawia, bo nie jestem w stanie tego dokładnie doszczytać, jak to YouTube mi tam przedstawia. No i na koniec oczywiście muszę powiedzieć, że tramwaj do Wilanowa, o którym wspomniałem, cały czas czeka na moje nagranie. Czekam na pozwolenie od Służby Ochrony Państwa od zeszłego miesiąca. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!